Dzisiaj kluski na parze. W zależności od tego, w jakim regionie żyjecie, to pewnie innej nazwy używaliście. I na przykład kluski na parze, które są taką najbardziej pospolitą nazwą, można nazwać także pyzami. Tak mi widzowie tutaj podpowiedzieli, mam ich propozycje. Pampuchy, parowańce, parzanki, parzoki, parowce, buchty, to u nas na Śląsku, parzydła oraz paruchy. No i generalnie napiszcie w komentarzu, z jakiego regionu Polski jesteście i jak tam się nazywały właśnie kluski na parze. A teraz przejdziemy już do najprostszego przepisu właśnie na kluski na parze. Pół kilo mąki. Równe 500. Jedna niecała łyżka soli. I mieszamy tą mąkę z solą. Dobra, i zaczynamy teraz drożdże. 200 ml mleka. Mleko podgrzewamy. Dobra, podgrzane ciepłe mleko, ale nie wrzące. Wrzucamy około 50 gramów świeżych drożdży. Polecam wam oczywiście świeże zrobić. Suche też przejdą. Zobaczcie przelicznik na tyle opakowania. Zawsze jest napisane, ile suchych, to ile świeżych. Ale jak macie dostęp, kupcie świeże. Cukier, czekaj, to jest cukier? Muszę spacer. Fu, to jest sól. Dobra. Dwie łyżki cukru i wszystko elegancko mieszamy, żeby się fajnie rozpuściło. Przykrywamy ścierką, zostawiamy na około 10 minut. Jak zobaczymy za jakieś 10 do 15 minut, że te drożdże zaczęły działać, czyli taka mała pianka się zbiera, takie bąbelki, to znaczy, że wszystko jest ok i będziemy działać dalej. Dobra, no to zobaczmy, jak po kilku minutach to wygląda. Ewidentnie, jak widzicie, zaczęło już to rosnąć, taka pianka się zrobiła, podwaja swoją objętość, także drożdże żyją, wszystko działa, przystępujemy do dalszej akcji, czyli mąka z solą, wlewamy nasz zaczyn, masło, 100 gramów masła, albo na palniku, albo oczywiście w kuchence mikrofalowej. Jedno jajo. Masło roztopione. I czystymi rękami wyrabiamy ciasto przez kilka minut. Uważajcie, jeżeli tutaj było masło gorące, to żebyście się nie oparzyli. Zarówno żółtko, jak i masło delikatnie spowodują, że te kluski nie będą takie idealnie białe, a delikatnie żółtawe. Ale mi się taki kolor w sumie nawet lepiej kojarzy. Bardziej domowo. Tak jak w przypadku pieczywa, to oczywiście ciasto drożdżowe musimy dobrze wygnieść, także minimum kilka minut, a najlepiej jakbyśmy wygniatali tak długo, jak tylko możemy. Ale wystarczy już w momencie, kiedy oczywiście ciasto będzie odchodzić nam od ręki, nie będzie się przyklejać. I jeżeli użyliście odpowiednich proporcji, jeszcze odmierzanych takich wagą kuchenną, to na pewno wyjdzie wam to bardzo dobre. Jak widzicie, po dwóch minutach już mamy fajne ciasto, ale ja jeszcze tutaj troszeczkę pogniotę. Taką wygniecioną kulkę zostawiamy w misce, przykrywamy jakąś ścierką i najlepiej w miejscu, gdzie jest ciepło. W moim wypadku i myślę w wypadku wielu graczy, gdzie chodzi komputer, to tam, gdzie jest karta graficzna, czyli za komputerem będzie najcieplej. Ja to zostawiam na około pół godziny. W każdym razie tutaj nie ma konkretnego czasu, musicie zaglądać. Musi się podwoić ta objętość, czyli ta kluska po prostu z drożdżami musi zacząć działać i musi się zwiększyć. O. Tu. Tu jest cieplutko, tu jest, tu jest panie, tu jest idealne ciepło. Oszczędzamy na piecyku i kaloryferach, otwieramy sobie tutaj i prawda, elegancko ciepło. Przyjemne z pożytecznym, trzeba było w coś pograć, żeby rozgrzać kartę i ciasto wyrosło. Idziemy. Są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że można śmiało brać prosto z tego pojemnika wyrośnięte ciasto, ciągnąć tak za sobą, a następnie formować bułeczki. I to też jest dobra oczywiście szkoła. Tak zrobimy połowę, a drugą połowę zrobimy w sposób, który jest zalecany także dla nowicjuszy, aby wszystkie te kluseczki były równej wielkości. Natomiast druga szkoła mówi, aby ciasto, które wyrosło, rozwałkować, ale niezbyt mocno, na jakiś centymetr, może półtorej. I za pomocą szklanki wyciąć takie okrągłe kształty. Wtedy wszystkie są idealne i tej samej wielkości. Resztę ciasta oczywiście wrzucamy do tego. No i teraz co z taką kluską? Taką wyciętą oczywiście składamy tak samo, jakbyśmy robili bułkę, czyli po prostu do spodu, w ten sposób. O, może w tak pokażę. Zawijamy od zewnątrz do wewnątrz, za każdym razem tak samo i w ten sposób
formujemy mniej więcej też stronę, kierunek, w której to będzie nam rosnąć. Nie będzie taka płaska, tylko będzie rosnąć jak taka prawdziwa bułeczka okrągła do góry. Wszystko oczywiście posypane mąką, także wrzucamy tutaj. Jak widzicie, jedno tak. Oczywiście, jeżeli ktoś chce na przykład zrobić to z nadzieniem, do środka jakaś Nutella, jakiś dżem, marmolada i wtedy można śmiało tak zawijać. Bardzo pyszne są z nadzieniem. Wszystkie uformowane przykrywamy ściereczką, żeby nie wyschły, żeby też urosły. I przychodzimy za parę chwil. W międzyczasie przygotowujemy sobie garnek z taką samą ściereczką, żeby zrobić to na parze. Albo jak macie takie specjalne podkładki durszlakowe, chyba że do parowaru. Ja sobie po prostu przygotuję dzisiaj w parowarze, którego posiadam, w którym też robię posiłki inne. Jeżeli ktoś nie ma parowaru, to oczywiście w najzwyklejszym garnku. Na dole po prostu woda, to się gotuje, para się unosi, no nic prostszego. I po kilku minutach sprawdzamy, jak wyrosły. Jak widzicie, są gotowe do wsadzenia na parę. Ja już rozgrzewam tutaj mój parowar. Tak jak powiedziałem, można robić to tak jak Wam się podoba, czy to chcecie w tradycyjny sposób zrobić, czy w garnku, czy w parowarze, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Jak widzicie, te są większe, tak na dziko lepione. Trochę się tutaj nawet, widzicie, od dołu nie kleją, ale to też doda uroku, bo one tak delikatnie jeszcze urosną na parze i popękają. Parowar rozgrzany, jak widzicie, i pojedyncze wkładamy. O, tak po prostu. Tutaj większe damy. Cyk. Kolejna. Kolejna. Jak się przykleją, to nic nie szkodzi. Można je potem rozerwać, oderwać od siebie. Przykrywamy. I 10 minut. Po 10 minutach, jak widzicie, urosły. Zwiększyły swoją objętość, także nawet się pokleiły. O, jest. Oczywiście dodatki, tak jak to lubi, śmietana na słodko. Można także dać powidła, jakieś marmolada i tak dalej, sosy. Ale ja dzisiaj zrobię tak, jak w dzieciństwie mama mi podawała i babcia. Czyli jeszcze ciepłe polewamy delikatnie masłem. Tutaj też. I posypujemy odrobiną cukru. Niedużo. Tak, żeby tutaj się złapało na tym maśle. I takie, moi drodzy, kluski na parze domowe właśnie miałem podawane w dzieciństwie. Zarówno babcia, jak i mama mi później przez wiele lat przyrządzała takie coś. Razem z siostrami zajadaliśmy zarówno jako takie główne danie dla dzieciaka, jak i deser. Także napiszcie koniecznie, z jakimi dodatkami i w jaki sposób takie kluski na parze robiliście, ale też bardzo bym prosił, żebyście napisali, z jakiego regionu i jaką nazwę używaliście na takie parowańce, na kluski na parze. Pozdrawiam wszystkich, życzę smacznego i mam nadzieję, że wpadniecie jeszcze w przyszłości na ten kanał. Jak nie dla przepisów o gotowaniu, to może z powodu jakiegoś innego materiału. Pa, pa. Cześć. Tak. Coś takiego. Pyszna sprawa. Pyszna sprawa.